Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Czuga Tech Mod. Moi drodzy, dzisiaj wielkie budowanie. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, razem z Intelem zbudujemy bardzo nietypowy komputer. Na Intel Extreme Masters wspólnie budowaliśmy komputer inspirowany grą Assassin's Creed Mirage i tutaj macie przebitki. Komputer jako wielka budowla. I postaramy się to powtórzyć, ponieważ tym razem będziemy budowali komputer inspirowany grą Manor Lords. Ponieważ w głównej mierze budował ją jeden Polak i na Steamie jest naprawdę bardzo, bardzo popularna. I w ogóle była popularna i bardzo dużo osób czekało na nią jeszcze przed premierą. Wczesnego dostępu. A jeżeli o niej nie słyszeliście, to w międzyczasie, jak tu gadam, pojawia się kilka przebitek, więc mniej więcej już będziecie mieli rzut oka na to, co się tam dzieje i jaki panuje tam klimat. I dlatego we współpracy z Intel stwierdziliśmy, że właśnie zbudujemy taki komputer. Ja zaplanowałem, że będzie to duża budowla, do której właśnie wrzucimy komputer i będzie ona wyglądała jak jeden z budynków, który pojawia się w grze. Wszystko zobaczycie w trakcie, ja na samym początku zdemontuję nasz komputer, który był wykorzystywany właśnie do Assassin's Creed Mirage. W trakcie, kiedy rozbudowuję kompa, poznajcie, jakie podzespoły wlatują do środka. Procesor to oczywiście Intel Core i9 14 generacji 14900K. Karta graficzna Asus GeForce RTX 4090 ROG Strix w wersji Evangelion, tylko tutaj oczywiście z blokiem wodnym. Płyta główna to Asus ROG Strix Z790 e-gaming Wi-Fi. RAM natomiast to Kingston Fury Renegade RGB 32 GB. W kościach 2x po 16. Zasilacz Be Quiet Dark Power 13 1000 W. A do chłodzenia cieczą wykorzystuje podzespoły od AlphaCool. Wczoraj wieczorem rozkręciłem wszystko i teraz przejdziemy do budowania właśnie tych zestawów. Tym bardziej, że mają być to właśnie dwa piętra i zacznę może nie tyle od prostszego, co może od trochę mniej skomplikowanego albo mniejszego. Piętra stworzę sobie na właśnie takich sklejkach trochę cieńszych niż było to w przypadku tamtego komputera i do połączenia na tej sklejce, jakby na pierwszym piętrze, bo parter no to będzie płyta główna i reszta podzespołów, no to tutaj będziemy mieli pompę, będziemy mieli kartę graficzną, która no trochę sobie waży i będziemy mieli chłodnicę. No chłodnica jest dość duża i no tutaj obmyśliłem, że jednak ona będzie sobie troszeczkę wystawała, więc umieszczę ją w taki oto sposób. Wiem, będzie to trochę abstrakcyjne połączenie z tymi piętrami i tak naprawdę z całą tą budową, ale zwróćmy uwagę na to, że to będzie typowo komputer pokazowy. Jak wyjdzie i jak wyjdzie cała obudowa, to dopiero będę wiedział później, kiedy złączę komputer w jedną całość. Te dwa piętra do siebie, połączę wszystko kablami, uruchomię, sprawdzę, czy działa i dopiero wtedy będziemy lecieć z całością. Co do układu, na naszym piętrze pierwszym i na parterze podejrzewam, że przy płycie będzie podobnie, to tutaj z naszej pompy lecimy z płynem do karty graficznej, wychodzimy z karty graficznej tutaj do naszej chłodnicy i chłodnica będzie wypluwała go z powrotem do naszej pompy, do rezerwuaru bardziej w naszej pompie i ten obieg będzie się zamykał. I to będzie jeden właśnie w całości. Żeby jednak też ułatwić sobie pewne elementy, to tutaj popodnoszę niektóre rzeczy, tak jak chłodnicę, żebyśmy tutaj w tym miejscu mieli na jednym poziomie. Tutaj delikatnie też podniosłem kartę graficzną, na razie tylko na rurkach, ale będę musiał podrukować na drukarce 3D specjalne takie stojaki, które delikatnie podniosą ją do góry. A naszym głównym punktem odniesienia, no to po prostu będzie tutaj ta pompa z rezerwuarem i do niej będziemy starali się w miarę jakoś tutaj dostosować. Więc tak naprawdę czeka mnie teraz wygięcie i przymierzenie trzech rurek. Brzmi to proste, ale no troszeczkę wyginania będzie i mierzenia, żeby to wszystko w sumie działało. A mój podstawowy set do wyginania to rynienki, do których wsadzam rurkę, piłka do cięcia, linijki do wymierzenia, formatka do prostych gięć. Tutaj również mam tego tak zwanego żelka, którego wpuszczamy w rurkę, żeby łatwiej było wyginać, żeby te wygięcia, zagięcia były równe. No i mam tutaj opalarkę, którą będziemy podgrzewać rureczki. No i oczywiście rękawiczki już swoje wysłużyły, ale po to, żeby po pierwsze się nie poparzyć, a po drugie, żeby było łatwiej dokręcać gwint. A tutaj w tym miejscu przygotowałem sobie jeszcze taki stół roboczy do bardziej skomplikowanych gięć, więc tutaj sobie po ostatnim projekcie mam taką formatkę do wyginania, która pomaga zrobić bardziej wąskie zagięcia i zrobić na przykład podwójne gięcia, a nie tylko pojedyncze. A ja w międzyczasie chciałbym Was serdecznie zaprosić na naszego nowo powstałego Discorda techmodowego, gdzie razem będziemy mogli pogadać o technologii, chłodzeniu wodnym i moddingu komputerów. Będę tam także odpalał live, gdzie razem wymienimy się doświadczeniem i stworzymy fajne projekty. Zaproszenie na Discorda wrzucam w linku w opisie i w komentarzu. We'll be right back.
I na drukarkę 3D wrzucę taki oto właśnie projekcik, czyli podstawkę pod tą naszą chłodnicę, gdzie tutaj mamy dziurki na śrubki i ona będzie pod spodem podtrzymywała całość. A dokładnie jest to właśnie coś takiego już po wyprodukowaniu i wrzucamy to pod spód. O, i żeby teraz wyrównać właśnie całość, to tutaj wrzucę jedną sztukę, drugą sztukę i trzecią sztukę, żeby ten poziom był tutaj już równy. Tutaj przygotowałem na razie dwie na testy takie podstawki pod kartę graficzną. Jedne, żeby można było przykręcić pod spodem, a jedne, żeby można było przykręcić na zewnątrz. No bo zobaczymy, czy uda nam się to tak ładnie włożyć. No i tak, może tutaj to gięcie nie wyszło jakieś rewelacyjne, ale trzy rurki są, obieg jest zamknięty. Sprawdzę dopiero, czy jest szczelny w momencie, kiedy będę miał wszystkie uchwyty, no bo jednak ciśnienie jakie jest, takie jest, ale ono może trochę rozwierać, jeżeli te wszystkie podzespoły nie będą tutaj doczepione bezpośrednio do tej deski. A ja już Wam pokazuję, że uchwyty się właśnie drukują. I bambusik sobie tutaj pracuje. Uchwyty na razie te dwa testowe. Ale ja będę brał się po prostu powoli za kolejną część. I tutaj, gdzie mamy płytę główną, mamy tą samą sytuację, więc budowa jest mniej więcej podobna, tylko to będzie parter jakby komputera i tutaj na to dojdzie właśnie karta graficzna z tamtym obiegiem. Więc mniej więcej w tym samym miejscu jest rezerwuar, tutaj mamy płytę główną. No i tu mniej więcej jest karta graficzna w miarę logiczne, no bo tutaj będę musiał się wpiąć do karty graficznej i mamy również właśnie chłodnicę, którą także podniosę, szczepię wszystko rurkami. I sprawdzimy szczelność. Ja tutaj już podstawki mam wydrukowane, a płyta główna została przyczepiona tak jak w poprzednim komputerze. I dlatego też zapraszam Was na tamten odcinek, tam możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda takie przyczepianie podzespołów do sklejki. Dlatego ja zaoszczędzę Wam trochę tego czasu, połączymy to rurkami, zepniemy wszystko w całość, bo kolejne etapy wydaje mi się, że będą już troszeczkę bardziej ciekawe. Można powiedzieć, że układem obiegi udało się zrobić prawie identyczne. Było to trochę zamierzone, ponieważ w trakcie już miałem w głowie budynek, który zostanie obudową całego peceta. Mam nadzieję, że cały układ sprzętu sprawdzi się finalnie w praktyce. Obieg mamy skończony, sprawdzone, wszystko jest szczelne, więc tutaj będziemy mogli już zalewać, ale najpierw dorzucimy jeszcze wszystko do tamtej części. Po wydrukowaniu uchwytów do karty graficznej rozpocząłem montaż. Wolałem dobrze zabezpieczyć blok wodny ze względu na sam transport. Komputer będzie jechał ponad 500 km w bagażniku, a nie chciałbym naprawiać go na miejscu. Zostały jeszcze kabelki i może nie wygląda zbyt rewelacyjnie, bo nie jest to perfekcyjny cable management, ale udało się w miarę rozsądnie ułożyć wszystko w obudowie. Całość poskładałem, podłączyłem kable, na razie może one są chaotycznie, no bo one nie jest jeszcze spiętrowane. Tym bardziej, że teraz będę musiał to wszystko zalać. Oddzielnie ten obieg i oddzielnie ten obieg, co może przy odpowietrzeniu nie być zbyt proste, ale dopiero później będę stawiał jedno piętro na drugie. Do tego przygotowałem sobie taki prowizoryczny szkielet, który w sumie ma tylko utrzymać tutaj w tym miejscu całe te piętro pierwsze. Sprawdzałem, trzyma się. To też jako komputer pokazowy będzie akurat stało w jednym miejscu i nie będzie to jakoś zbyt mocno przestawiane, więc w taki sposób będę mógł to rozwiązać, aby całość zmieściło się właśnie w budynku. Dla mnie na chwilę obecną najważniejsze było to, aby tutaj te pompy były już zasilone, żeby one wtłoczyły cały ten płyn, żebym mógł w tym momencie tutaj przestawiać sobie to troszeczkę i dopiero wtedy położyć jedno na drugie. Zalanie cieczą nie było takie proste jak myślałem. Trochę musiałem się nagimnastykować, aby uzupełnić rezerwuary. Tak, żeby płyn dotarł też do pompy i się nie zatarła. Finalnie udało się i możemy działać dalej. Komputer złożony, więc możemy przejść do następnego etapu. Jeszcze Wam nie pokazywałem, jak w pełni on tutaj działa, bo ten efekt zostawimy sobie na później. W tym momencie wyświetlają Wam się budynki, które można właśnie spotkać w grze. I tymi budynkami właśnie będę się inspirował. One są dosyć wysokie, piętrowe, delikatnie przesunięte, no w zależności który. Ale ja będę starał się właśnie ze styropianu zrobić najpierw pierwszą obudowę, którą dopiero później będziemy doklejać. Będzie to mniej więcej piętrowe, tak żeby można było, dach był oddzielnie, piętro było oddzielnie i ten dół też był oddzielnie. Po pierwsze będzie łatwiejsze w transporcie, a po drugie wydaje mi się, że będzie lżejsze później do złożenia. Lecimy ze styrodurem.
Przy pierwszych przymiarkach najważniejsze były wymiary. Chciałem zachować proporcje, tak aby budynek nie wyglądał dziwnie, a jednak był podobny do budowli z gry. Na samym początku myślałem, aby był on dwupiętrowy, ale jednak bardziej charakterystyczne były budowle trzypiętrowe, które najlepiej oddawały klimat gry. Gabarytowo robił się coraz większy model, a musiałem także przemyśleć jego rozłożenie przed transportem, więc postanowiłem, że dach będzie modułowy i po jego demontażu każdy zobaczy środek komputera. Jak możecie zauważyć, baza jest już zbudowana, całego budynku. Kompa wyciągnąłem ze środka, żeby było wygodniej nim poruszać. Teraz tak, przejdziemy do detali, bo tak naprawdę detale tutaj powinny oddać jak najwięcej takich elementów tej architektury średniowiecznej. To na samym początku przejdziemy do dachówki. Tutaj, żeby trochę było szybciej, no to Viola pomoże mi powycinać to wszystko i zrobić dachówkę na taki dach. Szkoda, że w normalnej budowie tak to szybko nie idzie. A płatki dachówki zrobimy w taki oto sposób. Widziałem, że różnego stylu akurat były w grze, ale akurat te designersko wydaje mi się, że będą fajnie pasowały. I tutaj już w tym miejscu rozpocząłem taką próbę właśnie tej dachówki. Wygląda całkiem spoko, więc pewnie będzie to dosyć pracochłonne, żeby stworzyć całość, no ale zobaczymy. Powiem, że stworzenie dachówki to był bardzo pracochłonny etap. Viola robiła to przez kilka dobrych godzin, a później ja przyklejałem wszystko w odpowiednich miejscach. Mała gilotyna do cięcia styropianu sprawdziła się przy takich detalach idealnie. Staraliśmy się, aby efekt tej dachówki nie był idealnie równy, oczywiście bez przesady, żeby nie wyglądało, jakby ktoś nasypał styropianem, ale też, żeby nie wyglądało to, jakby ktoś odciął to od linijki. Tak wygląda sytuacja na chwilę obecną. Jedna połowa dachu, można powiedzieć, że jest zrobiona i tutaj jeszcze doszła taka mała dobudówka, przez którą tutaj sobie przejdę, przez którą będą wychodziły kabelki od klawiatury i od myszki, po prostu tak, żeby to było tam połączenie z płytą główną. Teraz tak, przechodzimy do etapu, w którym będę dodawał takie właśnie elementy jak tutaj, poprzeczki. Pewnie te drewniane elementy robiły za takie a la słupy zbrojeniowe. I tutaj z tyłu już troszeczkę to potestowałem, wygląda to w taki oto sposób. Całkiem ciekawie, może trochę różni się gdzieś tam od oryginału, ale zamysł taki właśnie ma być. Ten etap też nie należał do najszybszych. Dodatkowo oprócz samego wycięcia ze styropianu pasków nadawałem im delikatną strukturę. Nacinałem i zagłębiałem, aby uzyskać imitację drewna. W zależności od rodzaju styroduru, jaki został mi po budowie, wyglądało to w niektórych miejscach trochę lepiej. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale do klejenia takiego typu materiałów pistolet na gorący klej jest idealny. Trzyma mega dobrze i jest całkiem łatwy w użyciu. Na przebitkach też pewnie zauważyliście dużą gilotynę, jak wykorzystywałem na swojej budowie i mega przyspieszyła pracę, gdy musiałem zrobić kilka szybkich, prostych cięć. Etap modelowania zakończony. Jak widzicie, budynek wyszedł naprawdę spory. No, musi się zmieścić do niego komputer. Teraz przechodzimy do malowania. Udało nam się tutaj z Violą poprzyczepiać wszystkie elementy chyba, które będą nam potrzebne. Więc teraz już tylko wrzucamy kolory i zobaczymy, jak w pełni kolorowy budynek będzie wyglądał. Zauważyliśmy, że styrodur różnie zachowywał się z farbami. Musieliśmy położyć kilka warstw białego, aby zrobić bazę, która później będzie pokrywana odpowiednimi kolorami i odcieniami. Malowanie także zajęło bardzo dużo czasu, najwięcej malowanie imitacji drewna. Musieliśmy się postarać, aby nie wyjść poza elementy, a także aby zagłębienia były dobrze pokryte brązową farbą. Dach pomalowałem aerografem, ponieważ ciężko było dojść we wszystkich zakamarkach farbą, pędzlem czy gąbką. Moglibyśmy wszystko malować aerografem, ale niestety nie ma jeszcze do tego specjalnie przeznaczonego miejsca. Na koniec nadaliśmy odpowiednią strukturę kolorami na ścianach, drewnie i dachówce. Chcieliśmy uzyskać efekt już wysłużonego budynku i podkreślić jego charakter i styl. Dopiero wtedy widać było, że budynek nabrał uroku i wpadł już w średniowieczny klimat. Chyba udało się skończyć ten nietypowy budynek, więc teraz zapraszam Was na prezentację, jak wygląda już razem z komputerem. No i moi drodzy, komputer wrzuciłem już do środka, odpaliłem go i jak widzicie działa. I tutaj mamy wrzuconą oczywiście grę, którą inspirowaliśmy się przy budowie całego tego budynku, czyli Manor Lords. A jeżeli Wam spodobał się ten nietypowy projekt i chcielibyście zostać ze mną na dłużej na moim kanale, no to zasubskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę, no i w komentarzu napiszcie propozycję, jaki komputer moglibyśmy zrobić w motyw nadchodzących gier lub te, które już zostały wydane. Dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału. Na razie, trzymajcie się, cześć!